Karta typu wolne ręce w nowym Renault Clio bardzo ułatwia codzienną eksploatację. Jeżeli kartę typu wolne ręce masz w kieszeni, wystarczy podejść do pojazdu lub się od niego oddalić, a wszystkie drzwi oraz klapka wlewu paliwa zostaną automatycznie odblokowane lub zablokowane. Mając przy sobie kartę, możesz także odblokować pojazd, naciskając przycisk na klamkach przednich drzwi. W niektórych wersjach zablokowanie zostanie potwierdzone automatycznym złożeniem lusterek wstecznych. Po zablokowaniu drzwi światła awaryjne najpierw migną, a następnie zapalają się na około 4 sekundy. Uwaga! Brak migania oznacza, że drzwi lub pokrywa bagażnika nie zostały całkowicie zamknięte i w związku z tym zamki nie są zablokowane. Odblokowanie drzwi pojazdu jest sygnalizowane miganiem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów. Po 3 dniach nieużywania pojazdu funkcja odblokowywania zbliżeniowego jest dezaktywowana. W celu odblokowania zamków trzeba wtedy nacisnąć przycisk na klamce przednich drzwi lub pokrywie bagażnika albo przycisk na pilocie. Następnie można reaktywować tryb wolne ręce w menu pojazd w systemie multimedialnym. Po 8 dniach nieużywania pojazdu zamki drzwi odblokowuje się tylko z pilota. Następnie można reaktywować tryb wolne ręce w menu pojazd w systemie multimedialnym. Karta jest wyposażona w przyciski, które umożliwiają odblokowywanie i blokowanie drzwi analogicznie, jak przyciski na pilocie. Można także odblokować samą pokrywę bagażnika oraz włączyć oświetlenie zewnętrzne. W ten sposób, naciskając jeden przycisk, można zlokalizować pojazd z daleka, na przykład na parkingu albo w nocy na nieoświetlonym terenie. Funkcja powoduje włączenie świateł mijania oraz oświetlenie zewnętrznego na około 30 sekund. Można wtedy maksymalnie bezpiecznie wrócić do pojazdu. Aby wyłączyć światła, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Jeżeli nowy Renault Clio jest wyposażony w elektroniczne podnośniki szyb, wszystkie szyby można zamykać automatycznie. Wystarczy podczas blokowania drzwi nacisnąć 2 razy ten przycisk. Ważne, jeżeli elektryczne podnośniki szyb są tylko w przednich drzwiach, opcja zadziała tylko do przednich drzwi. Gdy masz przy sobie kartę w trybie wolne ręce, również dwukrotne naciśnięcie przycisku na jednej z klamek przednich drzwi spowoduje zamknięcie wszystkich okien. Po wejściu do pojazdu z kartą cały czas schowaną w kieszeni, naciśnij pedał hamulca, a następnie ten przycisk, a zostanie uruchomiony silnik. Jeżeli karta znajduje się blisko urządzenia pracującego na tej samej częstotliwości lub jeśli pojazd jest w miejscu narażonym na silne zakłócenie elektromagnetyczne, na tablicy wskaźników może się pojawić ten komunikat. Obróć kartę przyciskiem do dołu i umieść w tej wnęce. Następnie nadepnij pedał hamulca lub sprzęgła i wciśnij przycisk Start-Stop, aby uruchomić silnik. Komunikat znika. Z tych samych powodów nie kładź karty blisko telefonu komórkowego. Jeżeli przy pracującym silniku otworzysz i zamkniesz drzwi, a karty już nie ma w kabinie, bo na przykład zabrał ją ze sobą przy wychodzeniu pasażer, na tablicy wskaźników pojawi się ten komunikat. Alarm zniknie, gdy czujniki znów wykryją obecność karty w kabinie. Aby wyłączyć silnik, ponownie naciśnij przycisk Start-Stop. Jeżeli podczas wyłączania silnika w kabinie nie ma karty, ze względów bezpieczeństwa na tablicy wskaźników zostanie wyświetlony ten komunikat. Ważne! Zanim wykonasz to długie naciśnięcie, upewnij się, że masz przy sobie kartę. W przeciwnym razie nie uruchomisz silnika. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Start-Stop przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć silnik. Zabezpieczenie antywłamaniowe blokuje drzwi i uniemożliwia ich otwarcie za pomocą wewnętrznych klamek. Jeżeli nowy Renault Clio jest wyposażony w ten układ, uruchomisz go dwukrotnym naciśnięciem tego przycisku na karcie. Zablokowanie drzwi pojazdu zostanie zasygnalizowane 2 powolnymi, a następnie 3 szybkimi mignięciami świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów. Na koniec warto pamiętać, że w razie potrzeby można użyć fizycznego kluczyka wbudowanego w kartę Renault. Aby się do niego dostać, przesuń pokrywkę, jak pokazano na ilustracji. Za pomocą kluczyka zdejmij osłonę z klamki drzwi kierowcy, a zobaczysz zamek. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Clio.